Znajdujemy się w Galerii Da Vinci, Instytucie Urody, który powstał z myślą o zaspokojeniu potrzeb najbardziej wymagających klientek. A dziś zobaczmy, co czeka na zwyciężczynię konkursu Wiosenne Przebudzenie. W programie także m.in. stylizacje fryzjerskie, warsztaty makijażu oraz analiza ciała. Witam Panie serdecznie na spotkaniu Wiosenne Przebudzenie. Po długiej, męczącej zimie nadszedł czas na zmiany. Dlatego Pani Beata i Pan Piotr zadbają o fryzury. Pani Aleksandra o perfekcyjny, bajecznie kolorowy makijaż, a Pani Iwona i Pani Ewa dokonają analizy ciała. Proszę zadawać pytania, żadne nie pozostanie bez odpowiedzi. Co obejmuje program warsztatów? Tak naprawdę to mieliśmy program, ale wchodząc dzisiaj tutaj i oglądając te nasze panie, które przyszły, no myślę, że przede wszystkim pielęgnacja włosów. 90% dziewczyn, które jest, chyba ma kiepsko dobrane produkty do pielęgnacji, w związku z tym te włosy nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać. I myślę, że to właśnie przede wszystkim, żeby uczulić je na to, że muszą dbać o te włosy. Nie można ich tylko wiązać w kilka, ale także muszą dbać, muszą kupować profesjonalne kosmetyki. Nie w drogeriach, nie gdzieś tam, ale u nas, u fryzjerów, gdzie my jesteśmy jakby takim guru dla nich w tej chwili, jak one powinny i co powinny używać do włosów. To myślę, że to będzie główne nasze zadanie dzisiaj. Chociaż myślę, że też dałoby radę parę pań tutaj przerobić, bo generalnie znalazło się parę dziewczyn, które mają naturalne włosy. Bardzo rzadko się zdarza w tej chwili, żeby znaleźć dziewczynę z naturalnymi włosami. Także można będzie z nimi tutaj trochę popracować. Ale ja myślę, że mam tu już jedną faworytkę. Jedna jedyna dziewczyna, która ma rude włosy i myślę, że będę musiała ją dzisiaj troszeczkę poprawić i dodać jej trochę jeszcze koloru. Oprócz tego, że zajmiemy się tutaj pielęgnacją i koloryzacją włosów, to jeszcze na pewno klientkom zaproponujemy jakieś ciekawe cięcia, z którymi nie powinny mieć problemów w domu, żeby łatwo było im układać te włosy, żeby rano nie spędzało długo przed lustrem i żeby wszystko było ładne i przyjemne dla głowy i dla osób. Czekamy na Wiosenne Przebudzenie, w czym na pewno pomoże nam system B-Way. Na czym polega ta cała filozofia tego systemu? Jest to system, który był do nas z Niemiec i polega na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych do formowania naszej sylwetki, ale nie tylko, bo zastosowanie jest szerokie również do wielu aspektów zdrowotnych. Uzyskujemy podczas terapii również efekt odmładzania. Także na pewno jak najbardziej jest to zabieg, który polecamy wszystkim właśnie paniom, ale nie tylko paniom. Również zabieg oczywiście może być dla mężczyzn i wiosna jest takim odpowiednim momentem, bo jest czas, kiedy nie tylko natura się budzi do życia, ale my również chcemy odświeżyć zarówno swoją skórę, jak i poprawić swoją kondycję fizyczną też. A jakie zabiegi wchodzą w terapię B-Way? Jest to taka koncepcja, która zakłada, oprócz tutaj zabiegów, o których zaraz powiem, również nowe podejście może do też własnego odżywiania i też wprowadzenie elementów ruchu, bo jak wiemy, ruch jest bardzo ważny i też musimy odpowiednią ilość wody pić. I to wszystko ma sprawić, że zabieg jest bardziej efektywny. A sam zabieg składa się z dwóch elementów. Pierwszy jest właśnie na urządzeniu, które emituje fale elektromagnetyczne. I bezpośrednio z tym pierwszym zabiegiem związany jest drugi zabieg polegający na drenażu limfatycznym. Czy kobiety dzięki tym warsztatom i zabiegom są w stanie przekonać się do nowości i zmienić sposób myślenia o sobie?
No myślę, że jak najbardziej, z tym, że to wszystko zależy od danej kobiety, od tego, czy ma chęć przede wszystkim coś w sobie zmienić i na lepsze, czy na, no, generalnie no, trudno mi jest też powiedzieć, czy w 100%, ale myślę, że na pewno będzie to miało odzwierciedlenie na przyszłość. W trzech zdaniach, jeżeli dałoby się, jakie będą trendy? Oj, trendy będą tak zróżnicowane, że trudno to określić w trzech zdaniach. Generalnie kolorystyka bardzo żywa, będą bardzo fajne kolory, jeśli chodzi o kreski, takie głębokie żółcie, pomarańcze, niebieskie. Będzie to albo zarysowane oko, albo też fantazyjnie w załamaniu oka, załamaniu górnej powieki, takie kreski też mogą się pojawiać. Jeśli chodzi o takie tendencje wieczorowe, to smoky eyes, bardzo popularne w tym sezonie. Z dodatkiem, że tak powiem, takiego granatu również na tej powiece ruchomej. Jeszcze króluje też srebro, takie naprawdę żywe srebro metaliczne. To też będzie bardzo fajnie wyglądało z zakreślonym na ciemno czarną kreską oko. No i przede wszystkim taki podstawowy kolor, no to kolor szmaragdowy będzie królował w tym sezonie, także. No i przede wszystkim jeszcze w tym sezonie, co jak widać na moich ustach, róż taki cukierkowy, z tym, że w macie. Także to też będzie królowało w tym sezonie. Wyglądasz pięknie, wyglądasz bajecznie, kolorowo. Powiedz, czy właśnie tego oczekiwałaś? Tak, chociaż nie spodziewałam się aż takich efektów, jestem zaskoczona. Czy teraz czujesz się bardziej pewna siebie? Tak, teraz poszłam chętnie w miasto, ale dziecko w domu, więc muszę wracać. Zmarnuje się ten efekt, chociaż jutro mam imprezę rodzinną, może przetrwa, będę się na siedząco spała, więc... A jak się czujesz w tych kolorach, właśnie zieleń, tak, która kontrastuje z tym rudym, rudzielcu? No patrzę w lustro i tak się napatrzeć nie mogę, także podoba mi się bardzo. Fajnie, no myślałam, że mnie straszyło, że nie będzie pomarańczowe, to już byłam bardziej wystraszona, natomiast zielone jest okej. Okay. Jesteś laureatką konkursu Codziennego Poznania i telewizji ONTV. Powiedz nam, jak się podoba Tobie Twoja metamorfoza? Jestem bardzo zadowolona. Zabieg na moich włosach, który został przeprowadzony, na pewno dodał im witalności i blasku. Czuję, że włosy są odżywione, sprężyste, pięknie wymodelowane i na pewno wpływa to na poprawę poczucia mojego humoru. Czyli rozumiem, że wybierzesz się jeszcze na taki zabieg. Tak, dostałam już kontakt do pań, które starały się tak pięknie wykonać swoją pracę. Z pewnością się zobaczymy jeszcze nie raz, także chciałam bardzo serdecznie podziękować. Zostałaś wybrana z tłumu, bo jesteś swojego rodzaju ewenementem. Masz naturalny kolor włosów. Co się z nimi dzisiaj podziało i czy jesteś zadowolona z tej wiosennej metamorfozy? Zadowolona jestem bardzo. Podziało się dzisiaj z nimi tyle, że rozjaśniliśmy troszeczkę włosy, nałożyliśmy delikatne pasemka. Z tego, co tam podsłyszałam od pani fryzjerki, jest to balejarz ukryty. No i fryzura jest na pewno lżejsza niż była. Włosy takie są, wydaje mi się, że wiosenne tchnienie zostało osiągnięte. Czyli jesteś zadowolona ze swojego nowego wydania? Bardzo, bardzo. Także naprawdę efekt chyba został osiągnięty i nie jestem przerażona, bo bałam się bardzo jakiejkolwiek zmiany ze względu na to, że nigdy nie ingerowałam w kolor włosów. Bałam się tego bardzo. A czy jesteś gotowa na dalsze zmiany, żeby pójść o krok dalej i zrobić coś jeszcze ze swoimi włosami, czy na razie to już jest... Myślę, że tak, ale za jakiś czas.